Czy jeszcze krótko do ostatniej sesji? Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu ostatniej sesji? Nie głosuję. Kolejne oświadczenia i komunikaty. Kto z Państwa? Dlatego, że no nie ukrywam, że nie chcieliście sami decydować, no bo to nie
za wydania, powiedzmy, jakichś drobnych pieniążków, natomiast na pewno zależy na tym, jak ta w przyszłości będzie siedziba wyglądała. Dlatego pod rozwagę tutaj radny, podejrzewam, każdy ma jakiś tam koncept, natomiast wypracujemy jakieś stanowisko i przedstawimy to panu dyrektorowi. To ja sugeruję, może być tak, że jakiekolwiek sugestie z Państwa strony na maila do kogo? Do dzielnicy, czy to? Do dzielnicy, tak. Ja przypomnę tylko, że pomieszczenie po lewej stronie ma dwa okna, więc jest możliwość, żeby podzielić. Nie będzie tak, że jeden pomieszczenie będzie budowa, tylko będzie możliwość zrobienia tego dwóch pomieszczeń na tyle miejsca. Jedynie świetlica, to tam prawie nie wymaga żadnego remontu. Ale jest możliwość też tego, że zrobić duży sekretariat stoi pomieszczenia, a nie dzielić. No tylko od nas zależy. Jest też pewna sugestia, żeby można było oddzielić na przykład nie kartą, tylko takimi drzwiami zachodowymi, żeby nie były zamykane po wejściu, jak są pomieszczenia. Po prawej jest to mniejsze, takie z szafami, po lewej jest to duży sekretariat. Ten pomieszczenie trzecie, które przeznaczamy głównie na pokój dla radnych, wcale nie musi być dla mieszkańców, więc można oddzielić tak, żeby osoby, które wchodzą, wiedziały o tym, że muszą się zatrzymać, patrzeć na lewo i na prawo i tutaj są pomieszczenia do dyspozycji. To od nas zależy, jak to chcemy. Wyślijmy na maila nasze sugestie, jak chcemy to, żeby wyglądało i myślę, że tak na przykład. Pani Małgosia? Proszę tak? Bardzo mi się podoba ten pomysł podziału tego większego pokoju po pierwsze. Bo chcę, żebym tam podsumowali, żeby każdy miał wizję, każdy to widział. Tak, łazienka będzie nasza, tam gdzie są te szafy, będzie można zrobić pomieszczenie gospodarcze, także skorzystać na pokój dla radnych, na spotkania, bo jest wystarczająco miejsca i jeszcze jedne pokój zostały. Czyli w sumie mamy radny, sekretariat, dwa pomieszczenia, te jedno gospodarcze, które będzie miało dwie funkcje, następne i pozostałe i to rozwiązanie naprawdę problem. To jest podsumowanie tego wszystkiego. I ja rozumiem, że czy inni radni takie same stanowisko? Mogę? Zabieg, to jest. Ja mam taką prośbę, mogę? Przepraszam. Ja mam taką prośbę, może przewodniczący Komisji Infrastruktury zrobił komisję na przykład tą na Naczelnej. Zresztą radni, kto będzie miał ochotę przyjść, byśmy wtedy powiedzmy nie miał. To zobaczymy sobie, to zamkniemy, kto będzie chciał dalej. Zradnie przyjdą na komisję. Proszę? Okej. Okay. Nie wtedy było zajęte, skończyliśmy to. No wiem, widziałem. No to. Czy ja mam taką prośbę? Szanowni Państwo, zwróćcie do mnie z prośbą o interwencję mieszkańców ulicy Bileńskiej. To jest nasza komisja informacyjna. Zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to jest aktualizacja, druga, jeszcze ważniejsza, to jest długa ten napis, to się pojawiło w tył, że tak. No to pan prośbę, żeby... To jest tutaj pani Ania Wanoczyńska. Natomiast mam taką prośbę, żeby może to zjeść i poprosić o jakieś zamalowanie. To trzeba trochę powiedzieć. Ja powiem tak, że ja osobiście byłam tą tablicę, bo to, że były działania z hitów, pomalowanie, ta tablica akurat nie została pomalowana, były naklejone naklejki, wiązało się z tym, że trzeba było wziąć skrobaczkę i to po prostu zeczyć, natomiast problem jest taki, pojawił się jak tutaj przy dzielnicy, że znowu nie da się po prostu jednego skrzydła otworzyć. Tu jest to, że może informacje, to znaczy ja nie sądzę, żeby tam były informacje nieaktualne, to ja sama to znaczy informacja, która była dotycząca przedłużenia umów, tam się znalazła i w zasadzie jakieś, no nie było żadnych jakichś takich komunikatów, które moglibyśmy, że tak powiem, tam umieszczać. No właśnie, powinniśmy się postać też nie nie wiem, czy taka podpowiedź, bo ja też się na to naciąłem, próbowałem, wydawało się, że jak są dwa kluczyki, to powinno otwierać oba skrzydła. Otóż tam jest jeden kluczyk do jednego skrzydła w tym komplecie, a drugi do drugiego. I już wtedy się otwiera. Proszę spróbować. Może akurat się otwiera. I druga sprawa, proszę Państwa, mam sygnały od mieszkańców z gorącymi podziękowaniami za tę linię 193, która rzeczywiście jest bardzo potrzebna, zwłaszcza dla dojazdu osób starszych. Wiadomo, że w tym roku są także tutaj.
syn, nie wiem, może do Zikitu jakiś taki sygnał wysyłać. Otóż proszę Państwa, tak są synchronizowane 193 i 124, że przez pół godziny nie jedzie nic, a potem w odległości minuty odjeżdża, nawet odjeżdżają z wieczystej w odległości minuty. To już naprawdę można by zrealizować. A wiadomo, że ten odcinek Meissnera, który najbardziej jest potrzebny, najbardziej rządny był tej linii, no dobrze byłoby to wypośrodkować, żeby jeździły powiedzmy co 10 minut, wtedy będzie dobrze, a nie co pół godziny stadami. To się chyba da zrobić. Dziękuję. Może lekko złośliwa dygresja. Chciałbym, żeby Państwo zobaczyli, że jednak Rada Siedzielnicka jest strasznie bardziej nowoczesna niż Rada Miasta Krakowa, tylko żeby mamy zainstalowane żarówki energooszczędne, a ta nowość jeszcze nie dotarła do... Ale to nie jest... Panie Łukaszu, ale proszę zobaczyć, tam są klasyczne. Łyżka dzieciu... Łyżka dzieciu... Jeszcze, przechodzi jeszcze w następne Pani Ania Banduch. Proszę Państwa, ja powiem tak, że to co teraz powiem, powinnam muszę powiedzieć w innym momencie. Pierwszy, że tak powiem, po tym przeczytaniu przez radnego tego sprawozdania, ale powiem tak, że no, nie, szybko to poszło. Niemniej jednak myślę, że w tym momencie też powinniśmy to wziąć pod uwagę nadal pracując. I tak ku refleksji. Ja mam pytanie, czy zarząd to się składa z 4 osób, czy z 5? Bo nie widzę tu 5 osób dzisiaj, prawda? I kolejne moje pytanie, to tutaj mieliśmy wymienionych, że było 26 po 7, prawda? Więc proszę mi powiedzieć, może akurat myślę, że może lepiej, żeby ta osoba zainteresowana odpowiedziała. Jaka to jest praca w zarządzie, jeżeli na wymienionych tu 26 posiedzeń nie jest się 10 razy na posiedzenia. Jakie to jest wsparcie dla zarządu, dla osób, które po prostu pracują? Rozumiem, że chodzi o radną Agnieszkę Jeziórkę. Tak, poza tym. Jakie to też jest wsparcie ze strony osoby, która odpowiada za też tutaj w tym sprawozdaniu edukację i kulturę, jeżeli raz prawda, jest członkiem, to czym się wypisuje i nie ma, po prostu nie wie, nie będąc na posiedzeniach komisji, jak można odpowiadać za coś, co się nie jest, prawda? To, że jest się członkiem radnym, wyboru mieszkańców, to do czego zobowiązuje. Praca w zarządzie nie jest pracą przymusową. To też jest wolna wola i też się należy zastanowić nad tym. Na komisjach jest naprawdę bardzo dużo problemów i prawda jest taka, że po prostu my też również oczekujemy wsparcia, bo po prostu wiemy też, że no, wsparcie zarządu też jest nam bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo. Nie znam w jeśli chodzi o kwestię udziału poszczególnych radnych na zarządach. Jeśli z perspektywy jednego członka zarządu decyzją całej Rady nie zostało udzielone absolutorium, to już zostawiam Państwa tutaj refleksji. Myślę, że to informacje, że jeszcze swoje zdanie. Informacje myślę, że i refleksje Pani Ani dotrą do członkini zarządu samowiejskie, także nie komentuję. Nie wiem, Pani Ania. Ja proszę Państwa tylko stwierdzam fakty, bo to nie jest to, czy to jest jakiś. To nie zależy, powiem tak, na dobrej pracy, na dobrej atmosferze, bo po to tutaj jesteśmy, żebyśmy po prostu działali dla mieszkańców, ponieważ przez nich żeśmy zostali. Jeden, proszę Państwa, robi to tak jak umie. Gorzej, lepiej można popełniać błędy, natomiast chyba nie jesteśmy tu po to, żeby ignorować, bo ja to tak po prostu odbieram. Ja to tak odbieram i ja też obserwuję, mam swoje własne przemyślenia i proszę mi wierzyć, że dla mnie jest to sytuacja mało komfortowa, powiem szczerze.
takich sytuacji unikać. To też jest ocena Państwa, którzy się staracie. Nie odbieramy tego do siebie, stąd też postawię to przez komentarza. Pan Stanisław. Ale moment. Ja jedno zdanie. Dobrze, proszę bardzo. Proszę Państwa, ja jakby wspomniałem to, co Pani Ania powiedziała, ja zapisałem sobie ilości osób, które brały udział w głosowaniu. Widzę, że na liście jest nas 20 osób, a głosowało 17. Także nic tu nie rozumiem. Albo ktoś nie ma odwagi powiedzieć tak lub nie, to znaczy to jest to. No nie wiem. Ja, dla mnie to jest szokujące, że nie mam odwagi powiedzieć tak lub nie, wstrzymać się, ale podnieść rękę. Dziękuję. Nie ma obowiązku. Ja wiem, że nie ma obowiązku głosowania, ale... Jeden, na pewno jeden. Zacznę o obronie głosowania, bo jest opłacany. Przede wszystkim chodzi o to, że spotkałem kiedyś strażników miejskich. To nawet była później dyskusja, rozmawialiśmy później z kolegami radnymi. My dofinansowaliśmy samochód i to co jakiś czas, żeśmy dofinansowali samochód dla Straży Miejskiej wspólnie z Ulicą Czwartą na przykład w kadencji. Ten samochód, z informacji, jakie uzyskałem o strażników miejskich, no po naszej dzielnicy nie jeździ. Nasi strażnicy miejscy chodzą na butach, jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w rejonie dzielnicy pierwszej. My te pieniądze dawaliśmy z przeznaczeniem takim, aby te patrole i mobilność była przede wszystkim w naszej dzielnicy, bo wydaje mi się, że jeżeli dajemy środki finansowe, to w tym celu, aby dbać o swoich mieszkańców. No i to jest jedna informacja. To bo rozmawiałem z strażnikami, tak mówię, śni na nogach, mówią, że po prostu tego samochodu nie ma, dużo dłuższego czasu u nas obsługuje dzielnicę pierwszą. Ja uważam, że to powinien zarząd coś w tym kierunku zrobić, jakimś pisem wyjaśniającym, bo nie powinno być tak, że za pieniądze, które my przekazaliśmy, jeździ nie patrolując naszych terenów. My dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, w cudzysłowie naszych, wiadomo, cały kraj jest nasz, ale jako radni, dzielnicy trzeciej jesteśmy odpowiedzialni za dzielnicę trzecią. Zanim oddam temu głos, może przełożyć. Jeszcze nie skończyłem. To jest jedno, a później drugie co do absolutorium, albo inaczej co do podniesienia ręki. Wydaje mi się, że też jak się patrzyłem, jak głosowali radni, było bodajże 3 głosów za 8, a wstrzymujących chyba było więcej, tylko nie zostały prawidłowo policzone, tak mi się wydaje, albo nie wszyscy. Bo wydaje mi się, że jednak taki był problem po prostu. No ale tyle. Znaczy zanim oddam może głos sprawcom Karolinie, to jeśli chodzi o kwestię tego samochodu, pamiętam, że był ten temat poruszany przy komendacji Straży Miejskiej. Sprawa wyglądała w ten sposób, że ciężko jest, aby ten samochód tylko iść po dzielnicy trzeciej, bo strażnicy miejscy często też jeżdżą do terenu dzielnicy pierwszej, który obsługuje cały ten teren, tak? Bo tak to wygląda dzielnica pierwsza. Ten samochód w ogóle nie jeździ po naszej dzielnicy, tylko i wyłącznie tam jest. Okay, znaczy, owszem, jest taki problem. Ja już to założyłam parę lat temu i zgłosiłam go do Straży Miejskiej i oni wtedy powiedzieli, że rzeczywiście się poprawią. Natomiast może problem polega na tym, że zakupiliśmy ten sam w momencie takim, kiedy naczelnik był ktoś inny niż naczelnik obecny. I naczelnik wtedy składał to zobowiązanie, no teraz już nie naczelnikiem, więc pewnie mimo, że odpowiada za to drugiego następca. I pewnie dlatego to tak działa. Natomiast my na pewno jako komisja wystosujemy pismo, albo ja zrobię wszystko jedno. Jeszcze raz z przypomnieniem, iż pod takim, ja wiem, że tak jest rozdysponowywany samochód, natomiast nie taka była umowa, to było bardzo jasno przekazane, że ten samochód ma być na użytek dzielnicy, zresztą dlatego ma tą naklejkę z tyłu, żeby było jasne i klarowne, że to jest tylko do tych celów. Na ale jeszcze jest. Jest zanurzowalne dzielnicy pierwsze, dzielnica pierwsza, ale na ci Komisję Bezpieczeństwa, proszę mieć następną, tak? Myślę, że teraz jest ten sposób rozstrzygania. Mam jeszcze przyczynę pana Jacka, więc ja bym... Tak, to już tylko uzupełnienie, że jak tak, wracając do mojej poprzedniej myśli, jadą stadami, to w drugim jest prawdopodobieństwo, że będzie w razie badania współczynnika napełnienia taki współczynnik, że nie daj Boże nam to nie odbiorą. Więc takie rozśrodkowanie, taka dywersyfikacja, żeby jeździły częściej, a różne, będzie na pewno z korzyścią. I dla pasażerów zapisamy. A czy autobusy są wyposażone w GPS-y? Nie, to nie, to znaczy, że trzeba pojechać. Przecież to widać.
miał być GPS-a, a ktoś ma smartfona na przykład, a dużo osób ma smartfona, to może sam sprawdzić. Przepraszam, ale ja już teraz kompletnie nikogo nie słyszę. No, dobrze. Odpowiadam na uwagę pana Jacka, bo to, że one się jakoś tam grupują, no to się grupują. Ale można by ten problem... Nie, ale myślę, to wynika z jakichś... Nie, tak, nie mają rozkład. Z nieczystej, odjeżdżając z odległości, jeden jedzie 29, a drugi 30. Tak mają rozkład. To chcę zmienić. Jeżeli można, bo moja uwaga wzbudziła niepotrzebną... Nie, pan był taki pewien pomysł. Gdyby wyposażyć autobus GPS, który kosztuje 200-300 zł, każdy autobus, można by stworzyć przecież bardzo prostą mapę i każdy, kto ma smartfona, stojąc na przystanku, by wiedział, że w ciągu 3 sekund, czy ten autobus 105, czy jest jakiś inny za nim, czy wsiada, czy on czeka 2 minuty i w zakresie pojawi następny. Wystarczy zmienić. Zamykam posiedzenie stacji na rok. Gratuluję.